No dobra, sprawdźmy sobie te testowe serwery. Thank you for participating in PlayerUnknown's Battleground Early Access. To help us further improve the game, please report all bugs. Bla bla bla. Your bugs reports. Warning. As this is not complete version of our game and you may encounter performance problem, bugs and other issues. Through early access the game will be updated on a monthly basis. Dobra, I understand. O kurde, trzeba się tutaj location certification. No nie! No i co teraz? Nicknames must start with a letter and may contain 4 to 16 characters with letters AZAZ, digits, dashes and underscores. No nie może być. Dobra, creating. Jesteśmy Bartosz z myślnikiem. Myślę, że przeżyję to, ale ktoś mi zajął nika. Przyznać się, kurde, kto mi to zrobił. No to, tam gramy kobitką, to i tutaj będziemy chyba grali kobitką. Kurde, jakieś ładniejsze to jest, powiem wam. Ojej, to jakaś paskudna. Się zastanawiam właśnie, może byśmy dalej kobitką grali. Dobrze mi się kobitką gra, powiem wam. Dobra, ta jest całkiem niezła. Fryzurkę mogłaby mieć inną. Tam mam taką z kucykiem. Matko. O Jezu. Takie kluski to nie. Łysa taka, o Jezu, w życiu. O, ta ma fajny kucyk. A ta? Nie. Słuchajcie, a czym się różni ten kucyk od tego? No ten mi się bardziej podoba. Patrzmy, włosy. Może ruda. Red Queen by się obraziła na nas. No dobra. Później podejrzewam, że to i tak można zmienić. Już długo cię oglądam i zawsze była opeczka w górę. Nawet 2 konkursy udało mi się u ciebie wygrać. No widzisz, super. Ja obejrzałem całą serię z DS2 jakieś 3-4 razy. Wow. No dobra, create'ujemy tą kobietę. Kurde, jakieś majty byś mogła sobie założyć, bo... Bo zaraz tutaj nas z Twitcha przegonią. Czekajcie, im ciemniejsze, tym lepsze. Chociaż nie, teraz na tej pustyni to chyba im jaśniejsze, tym lepsze. Cholera wie. Jeszcze się nie mogę przyzwyczaić, ale tu się coś w ogóle... Cały interfejs tu się w ogóle zmienił, powiem wam. Play, public match, custom match, solo, duo, squad, one man squad, TPP, FPP, customization, wardrobe, appearance, pa, da się zmieniać cały czas chyba wygląd, nie trzeba już za to płacić, a nie, trzeba, bo jak zmienię cokolwiek, to zobaczcie, tu się pojawia opłata, no dobra, to nie będziemy tego i tak robić, kariera, jak widzicie, bida z nędzą. No dobra, leaderboard też tutaj szału nie ma. EU jesteśmy oczywiście. No i dobra, sprawdźmy sobie ustawienia wszelkie. Po polsku to jest w ogóle, a tam też było po polsku, dobra. Dźwięk widzę, że mi ściągnęło z tamtej wersji. Czułości, o kurde, patrzcie jakie ustawienia. Ogólne ustawienia czułości, czułość myczy, postaw prowadzenia pojazdu, celowania, luneta taka, 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 kurde. Dead zone, czułość lunety, na kontrolerze. Wszystkie tutaj przyciski. Autobieg, widok swobodny. Przełącz kamery, rozpocznij interakcję, czołganie, kucanie, to wszystko jest to samo, skok. Dobra. Okej, tu widzę, że się chyba niewiele zmieniło. Grafika. Automatyczne nagrywanie scen. Wyłącz.
Pole widzenia, jasność, ustawienia niskie. To sobie zostawimy, zobaczymy jak gra wygląda na niskich. Jeszcze się tylko upewnię, że... Dobra, jest czat głosowy jest wyłączony. Obraz postaci na ekranie ekwipunku włączony. Tryb ślepoty barw normalne. Kolor cerownika, HUD ekwipunku włączony. Slot broni włączony. Ikony informacji o zabójstwach. A włączmy sobie to. Sposób sterowania, trzymaj, przełącz, podgląd. Funkcje. Killcam, enable. O, tego chyba nie było, słuchajcie, killcam. To jest to, czego mi bardzo, bardzo brakowało. A widzę, że teraz to jest wprowadzone. Kurde, to było niesamowite. Zawsze się zastanawiałem w sytuacjach, gdzie jak czołgam się po jakiejś górce albo gdzieś w jakimś krzaku siedzę i gdzieś mi jakiś kurde koleś jednak dopadnie, to ja się zawsze zastanawiam, cholera, gdzie ten koleś się znajdował? Jak on mnie wypatrzył w ogóle? Także jak to będzie działać, to naprawdę mistrzostwo świata. Po prostu kciuk w górę za to. Dobra, solo, lecimy. Public match. I co teraz? Chyba tu się coś wciska. Start. Matchmaking. O kurde, no matchmakinguje tak samo szybko jak normalnie. No sprawdzimy, co ten serwer testowy ma nam do zaoferowania. Działa, ale troszkę laguje. No zaraz sprawdzimy, no jak będzie mocno lagować, no to sobie podarujemy po prostu. Wow! Gdzie tu się zaczyna? Czekajcie, bo tutaj ludzie mnie biją pięściami. Ja gdzieś tutaj ucieknę. Patrzmy, jak to z góry wygląda, patrzcie. Wow! Nice'u! Podoba mi się ta baza. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Pokaż moją pozycję. Ja wciskam spację, ale mi nie pokazuje mojej pozycji. Także nie wiem, chyba się tutaj na mapie nie znajdujemy w ogóle. Insert. A, tutaj jest. Pokażcie. Patrzcie, widzicie? Tu mnie ten. Poruszam się. Tak, to ja jestem. To ja jestem. Także jesteśmy w więzieniu, słuchajcie. Tutaj, w tym miejscu. No, teraz powinno... O, spację jak wcisnąłem, to pokazuje. Dobra, standardowo lecimy sobie samolotem. Mapa jest naprawdę bardzo duża i bardzo podobają mi się te połączenia tymi drogami. Nie wiem jeszcze za bardzo, gdzie się tutaj skacze. Także na razie skoczymy sobie na spokojnie gdzieś. N, czyli północ, jest widzę zaznaczone na żółto. No interfejsik się poprawił na plus, powiem wam szczerze. Dużo lepiej to wygląda. Nawet ten tutaj pomiernik wysokości na spadochronie się zmienił. Dobra, życzycie mi powodzenia. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że się powiedzie, że nie dam tutaj... Nie dam ciała. Aczkolwiek, no, jest to pierwszy mecz na serwerze testowym, więc... Nie spodziewałbym się nie wiadomo czego. Ja tutaj skaczę w takie naprawdę bardzo, bardzo odludnione miejsce, wydaje mi się. Chociaż nie, patrzcie, tam jest jakiś koleś. Trzeba pamiętać też o tym, że tak naprawdę to jest wciąż ta sama gra. Tylko nowa mapa, której zwyczajnie nie znam. Więc trzeba na spokojnie tutaj taktykę, mamy już opracowaną. Tak się właśnie teraz patrzę. Kurczę, na tym piachu, na tej takiej... piaszczystej mapie, to powiem wam szczerze, że najdrobniejszy ruch musi być widać, także naprawdę tutaj trzeba ostro będzie kombinować, żeby się dobrze skryć. Widzicie, nie ma dużo tej trawy. Zobaczmy. Wow! Wow, wow, wow! Aż muszę to zrobić jeszcze raz. Słuchajcie, tego tak mi brakowało do tej po... O Jezu, jak przyjemnie normalnie. Jeszcze raz. Dobra, już się zmęczyłem. Nie, jeszcze raz. Dasz radę. Pozostało 5 minut do przejścia. Dobra, bierzemy koszulę. No i co, wywaliłem ten pistolet? No, podoba mi się. Jak przez okienko? Czekajcie. Opa!
Patrzcie, też się da. Też się da. Skoro to jest serwer do testowania, to testujmy te wszystkie bajery. A patrzcie, nawet porobili takie... Specjalnie porobili takie miejsca, gdzie można sobie przeskakiwać. Ciekaw jestem, czy przez okno wyskoczy tak... A, przeskoczyć, jak jest szyba. Na twardziela, a co tam? Kurde, podobają mi się tutaj te miejscóweczki. I powiem wam, że ten serwer testowy wcale tak źle nie chodzi. O, siema. Ja tędy chyba wlazłem. Dobra, mamy coś lepszego. Drzwi są takie dosyć nietypowe. Nie jestem do takich przyzwyczajony, ale to nic. Dobra, zaraz tu się elegancko będziemy ubierać. Pusza, no to nie jest, kurczę, moja ulubiona broń. Jak to się mówi? Braku laku, to i kit dobry. Okej, tutaj nam się strefa zamyka. No i co z tego? Nic mi to nie mówi, kurde, nie znam tej mapy totalnie. No ale będziemy próbowali coś tutaj zdziałać. Czy przez takie okno też wyskoczę? Cholera, też. Patrzcie, jak się w ogóle nie traci czasu. Inna czcionka jest, nie wiem czy to widzicie. Ta czcionka zdecydowanie bardziej mi się podoba. No naprawdę, lepsze wrażenie robi. I tu? I tu też, a tu? I tu też! Elegancko, słuchajcie, a tu? No tutaj już nie bardzo. Nad stolikiem jeszcze można babola wywinąć, ale może nie od tej strony wbiegam. Nie. Nad stolikiem nie zrobili, a na takie wyższe obiekty? Też się nie da, a może tutaj? O! Tutaj się już da, zobaczcie. Może tam? Nie, nie łapię. No ale fajnie, bardzo fajnie. Czekajcie, to jest chyba ten dom, w którym ja byłem przed chwilą. Zgadza się. No dobra. Fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że rozwijają tą grę, inwestują w nią. Zobaczcie, jak są fajnie miejscówki porobione, tak specjalnie, żeby wykorzystać to skakanie. Widzicie to? O! A to jest chyba jakaś nowa splówka. Pokaż, pokaż. Powolutku się ładuje. To jest jakiś shot? Co to jest? To jest jakiś Winchester chyba. Nic do niego nie można mieć, żadnych ulepszeń, zauważcie. Ciekaw jestem, jak on strzela. Teraz sobie przetestujemy na jakimś kolesiu. Muszę go znaleźć. No, powiem wam, naprawdę zmiana na lepsze, na dużo, dużo lepsze. Podoba mi się ta nowa czcionka, jest dużo, dużo wyraźniejsza. Także naprawdę pod tym względem bardzo, bardzo fajnie. Obrzyn! What? Zamiast pistoletu? No niemożliwe. Kurde, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Nie wiem, czy za mocno się to nie jaram ogólnie. Okej. Okay. Ale co z tego, że się jaram? No przecież powinienem chyba. Patrzcie, czyli teraz mamy, kurde, i shota, i tego, wszystko, nie? Czekajcie, może ja tak... Mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie w pobliżu. Kurde, mam daleko. Bo muszę powoli już lecieć. Czekajcie, sprawdźmy sobie tego obrzyna. Fajny. Bardzo, bardzo fajny. A strzelmy tak jeden raz po drugim. Może mnie tu nikt nie zabije. Fajny. Bardzo fajny, szybki i podejrzewam, że obrażenia są potężne. Ciekaw jestem, jak ten Winchester. Zaraz zobaczymy. Chyba całkiem celny nawet jest. Zaraz sprawdzimy. Mam nadzieję, że się tutaj... O, troszkę wzięło. Widać tutaj te strzały? Nie widać na tym drzewie. No ale chyba wydaje mi się, że jest dosyć celny. Co prawda nie mogę tutaj nic do niego dołożyć. Ale wydaje się być spoko całkiem. Dobra, tutaj. No przez drut kolczasty ja bym tak raczej nie radził przeskakiwać. Nie róbcie tego w domu, jak to mówią.
amerykańskiej telewizji. Dobra, tutaj nic nie ma. O, podoba mi się ta miejscóweczka, patrzcie, można tutaj w sianku sobie poleżeć. No dobra, jest naprawdę mega, mega otwarta przestrzeń. Bardzo otwarta przestrzeń. 54 osoby, ja sobie tutaj tak biegam, gadam, śmieję się. Hi, haha, obrzyny. Ale kurczę, zaraz mnie strefa dopadnie. Oh. No, powiem wam, że jest naprawdę pod tym względem super. Jeszcze spróbujemy sobie tutaj na stuk siana wskoczyć. Ej, teraz co? A na ten stuk siana kolejny już nie chcę wskoczyć. Może na ten? Szkoda, że się w stogu siana nie da schować. Dobra, kolejne wyzwanie. Kurde, ekstra, ekstra, naprawdę, jak oni to wprowadzą do tej poprzedniej mapy, jeszcze wrzucą tą mapę, no to będzie coś niesamowitego. Zobaczmy, jak sobie poradzi nasza kobitka z tym kamieniem. No nie radzi sobie, więc to są przeszkody, które nie warto pokonywać przeskakując. Zobaczmy, może tutaj. Ups, nie. Też nie łapie. No to jest gdzieś tam, powiedzmy, jakiś skrypt, który po prostu albo łapie, albo nie łapie. Dobra, biorę tutaj to Pikachu. O, taką będziemy jechać. Motory podobno są zmienione. Zaraz sprawdzimy też. Ale wiraże, słuchajcie. Gdzie tu się jedzie, kurde? Tędy jakoś. Ale pierdzioweczka fajna. To taki bardziej krosik, powiem wam. Pajoski jest. O, 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 o. To musimy sprawdzić. To jest fura. Sześcioosobowa chyba. Albo ośmiu nawet osobowa. O, i tu jakaś fura. A nie, to zepsuta. No słuchajcie, testujemy normalnie na bogato dzisiaj. Jest i ogóreczek, słuchajcie. Fajnie popierduje sobie tutaj. Jak mu z rury się kopci, widzicie to? Normalnie ekstra, powiem wam, super. Ale ciekaw jestem. Co mi tu, kurde, ogórka obstrzeliwujesz, no? Co za dziad? Dziadu! Kurde. Nie da się przejechać. No nie da się kajtnąć po prostu. Ura, 87 na godzinę, słuchajcie. Tak tutaj ogóreczek pociskuje. Tak się rozglądam. Ja dobrze jadę, chyba tak. Nie widzę tutaj nic, już nic nowszego, ale co będzie, to będziemy testować. Zobaczcie, ledwo wbiliśmy do gry, już dwie nowe bronie, dwa nowe pojazdy. Oj, bugi jest zmieniony. Sprawdzimy go zaraz. Tam ktoś strzela chyba. Zium. O, kolejny ogóreczek. Ja już chyba przejechałem to miejsce, gdzie miałem zamiar dojechać. Nie, jeszcze nie. Już w sumie zaraz się strefa zamknie. Woo! Ogóreczek, patrzcie, po wybojach jak sobie radzi. Kurde. To jest moja fura. To jest przyszłość tej gry. O Jezu. Dajesz, 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 dajesz. Na shifcie, na shifcie. O Jezu. Ledwo jedzie. Dobra, tu jest, są te magazyny, do których ja chciałem wejść. Parkujemy, poczekajcie, zobaczymy. Ciach, 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 ciach. I co, 7? Nie. 6-miejscowy jest tylko, słuchajcie. Tylko 6-miejscowy, znaczy tylko, no aż 6-miejscowy, no największy samochód, jaki jest. Dobra, tutaj chyba jeszcze nikogo nie było. Miejscówka wydaje się być całkiem niezła. North Winchester. No nie da się tutaj nic ulepszyć. Obrzyna też się nie da ulepszyć, niestety. Bo zauważcie, on też tutaj nie ma żadnych slotów. Tak jak M4 ma sloty, to ani Obrzyn, ani Winchester tych slotów nie posiadają. Kurde, co to jest jakiś... Nie wiem, co to jest za miejscowa.
Teraz bijemy do jakiegoś budyneczku. O, patrzcie, jaka miejscowa. To, o, to jest moje miejsce. To jest moje miejscowa dzisiaj. Niesamowite. Jak ta strefa? Bardzo, bardzo dobrze. Jak mi się ta mapa podoba. Jak mi się to skakanie podoba. Zobaczcie, co tu się dzieje. Patrzcie, kurde, jak na dach się... Nie, nie da się. Może tutaj, na to. Nie. Szkoda. A spróbujmy może po drzwiach. Nie, nie da rady. No niedobrze, trudno. Tu jeszcze sobie prniemy. O, tego potrzebowałem do szczęścia. Słuchajcie, powywalamy tutaj trochę i tak tego nie będziemy używać. I tak jak kogoś spotkamy, to nas pewnie szybko zabije. Ale bądźmy... O, tu się nie wychodzi. Znaczy, tu się nie ten. No, sprawdźmy na przykład. No, nieźle, nieźle. Dobra. Jak mówię, jak sprawdzamy, jak testujemy, to na maksa, co nie? Ciekaw jestem nad prędkością strzelania tego... No nie da się to nic ulepszyć, no jest szkoda. Nad prędkością strzelania tego Winchestera, ale to może jak już po prostu kogoś spotkamy. Tutaj to nie jest chyba dobry pomysł. Ale quick drawka to wezmę. O, słyszycie? To chyba było bombardowanie jakieś. Tylko teraz jakoś tak inaczej je słychać. No dobra, tutaj byliśmy. Może tu byśmy pocisnęli. O, patrzcie, koło nas jest bombardowanie. Tam je widać. No nie widać. Zobaczmy. Kurde, nie widać go. Ale słychać totalnie inaczej. Chciałbym wam to pokazać, ale nie mam jak. Teraz widać kilka wybuchów. Totalnie inaczej są dźwięki zrobione. Dużo bardziej mi się podobają. No i po bombardowaniu. No dobra, ale kurde, zabijemy kogoś, czy nie bardzo? O, da się tu zejść, zobaczcie. Da się tu wejść, kurde, ekstra, tam? A może w ten sposób? O! No dobra, jak ja bym chciał po prostu wskoczyć na tą barierkę i później tutaj? Chyba trzeba jakoś żwawiej zrobić. Nie, nie łapię się. Myślałem, że się złapię tej barierki i tam, wiecie, utrzyma się chwilkę. No dobra, próbujmy może tutaj jakoś. Nie będziemy tak w miejscu siedzieć. No jak mamy testować, to testujmy. Przebiegnijmy się teraz przez sam środek pola. Zobaczymy, jak tutaj widać ludzi. Ogólnie wszystkich. Tam widzę jakiegoś biegnącego gościa przez pole. Widzicie go? Może go nie widzicie. No, fajnie się strzela. Będziemy sobie używać tylko tych nowych broni. M4 już znamy, także wiecie. Ale sprawdźmy, jak strzela. No, te same dźwięki, co i na tamtej mapie. Ale czemu by sobie nie postrzelać, a co tam? Teraz to jest zabawa. Nie za bardzo tutaj się napinamy. Ale zobaczymy, co z tej zabawy nam wyniknie. Dobra, czekajcie, bo ja tak nie bardzo wiem, gdzie biegnę. Bardziej patrzyłem teraz na czat. No dobra, i słuchajcie, no ten motor, którym jechał ten koleś, zauważcie, że on był taki dosyć cichy, nie? Taki, wiecie, niepozorny. No tam ktoś ogóreczkiem pocina. A, ja myślałem, że w naszą stronę skręci. Ale mi się tu podoba. Kurczę, jak mi się ta mapa podoba. Naprawdę, mega jestem zadowolony.
Winchester to nie jest dobra broń na takie wnętrza budynków. Zresztą ktoś to samo na czacie napisał. No ale jakoś tak bardziej się skupiam na tym, co tu się dzieje dookoła mnie. Wszystkie staram się tutaj uchwycić nowości. No dobra, czyli tutaj też trafiają się takie budynki, po prostu pustostany takie, w których nic nie ma. Mamy Miniego, ale ja Miniego nie chcę, bo chcę sprawdzić te nowe splówki Winchestera i Obrzyna. Może będą zbugowane na przykład, czy coś? Będziemy z Obrzyna zabijać ludzi z kilometra na przykład. O, kolejne bombardowanie. Zobaczmy, jak tam strefa. No, jestem elegancko w strefie cały czas. No, jest i samolocik z naszym zrzutem. Jakbym miał coś do jeżdżenia, to bym może potem zrzut poleciał. Albo wiecie co, może tak pobiegniemy na Janusza, no, na Hama. Janusz może się uda. Wow, wow, wow. Zaraz cię z Winchestera pociągnę, kościu. On też się tutaj przemieszcza. No chciałem go z tego Winchestera pociągnąć, ale chyba mi nie da takiej okazji. Pierwszy mnie zauważył. O, jak mi się ta mapa podoba, powiem wam. Zobaczmy, jak ten ekran się zmienił. Następnym razem będzie lepiej. Tu właściwie się chyba nic nie zmieniło. Powtórka zabójstwa. Sprawdźmy to, jak to wygląda. Wczytuję. No dobra, poczekamy już. I tak chyba nie możemy z tego wyjść za bardzo. Mam nadzieję, że się nic nie przycięło. No dobra. No dobra, słuchajcie, no widzicie, powtórka tutaj nie za bardzo. Także wyjdźmy do lobby, bo się chyba nam gra po prostu zacięła, więc nie poszalejemy. Bardzo podoba mi się ta muzyczka, ten taki wstępny ekranik. Bardzo fajny. O, match is still in progress continue, no raczej chyba niekoniecznie. Dobra.